Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na makijaż na modelce. Dawno takiego filmiku na moim kanale nie było, ale w związku z tym, że zaczyna się sezon ślubny, postanowiłam nagrać dla Was właśnie taki makijaż. Być może któraś z Was zechce wykorzystać taki makijaż na sobie, jako makijaż okolicznościowy lub makijaż ślubny. I co najważniejsze, będzie to makijaż jedną marką, czyli Glam Shopem. Myślę, że wiele z Was czekało na taki filmik. Przyznam Wam się, że też nie mogłam się doczekać, kiedy nareszcie będę mogła nagrać dla Was taki film. Stwierdziłam, że na początek nagram dla Was taki filmik właśnie na modelce, a później pewnie też taki film nagram na sobie. Zaczynam sobie ten makijaż od przygotowania skóry. Na usta nałożyłam balsam Laneige, następnie nałożyłam tonik na strefę T. Jana ma mieszaną skórę, jak widzicie na czole ma sporo przebarwień, niedoskonałości, więc tam właśnie chciałam użyć sobie tego toniku z większej ilości tego toniku po prostu z Clinique. Na policzki nałożyłam mgiełkę z Kloshi, tego nie pokazałam Wam w filmiku. I następnie nakładam krem Kiko rozświetlający i matujący. I tutaj też również z podziałem na strefy, czyli strefa T, czoło krem matujący. Natomiast na policzki krem rozświetlający, tak żeby nie przeciążać skóry i jej nie matowić. Jeśli chodzi o okolice pod okiem, to nakładam krem Benton. Uwielbiam go, to jest koreański krem, który możecie kupić w Hebe. Od czasów, kiedy rozpoczęła się pandemia, raczej nakładam pielęgnację pędzlami lub po prostu pracuję w rękawiczkach. Jeśli chodzi o bazę na oko, to tutaj jeszcze czekam z utęsknieniem na bazę Glam Shopu. Jestem ciekawa, jaka to będzie baza, jakie będzie miała działanie, więc póki co w tym makijażu użyję po prostu korektora Glam Shopu o numerze 1, tak żeby rozjaśnić to oko. Ja lubię ten korektor do blendowania suchych powiek. Jana akurat ma suche powieki, takie podobne do mnie, więc mi się w zupełności korektor świetnie sprawdza, jeśli chodzi o makijaż dzienny. Natomiast możecie tutaj użyć po prostu jakiejś bazy, którą macie w swoim kuferku, w kosmetyczce. Nie musi to być korektor, możecie wybrać coś po prostu trwalszego, co lepiej Wam się sprawdza. Jeśli chodzi o cienie, to dzisiaj będę pracować na palecie Agnieszki Janoszki Herbaciana Róża. Bardzo lubię tę paletę do pracy z klientkami. Za błyski, za maty, które się nie sypią. Być może w odczuciu wielu z Was one są suche i faktycznie no, nie są tak napigmentowane jak w innych paletach. Natomiast do pracy na klientkach sprawdzają się idealnie. Na początek sięgam po cień o nazwie Pustynna Róża i tutaj blenduję sobie tak naprawdę zewnętrzne granice. Robię taką bazę pod nałożenie błyszczących cieni, jasnych cieni i nakładam po prostu ten cień w zewnętrznym kąciku, przeciągam do wewnątrz. Następnie sięgam po cień Złota Róża. Tutaj przed nałożeniem tego błysku poprawiam sobie korektor. Możecie też nałożyć bazę pod błyszczące cienie, jeśli macie tłuste powieki, żeby się lepiej przyklejało i był ten makijaż po prostu trwalszy. Natomiast ja po prostu rozjaśniłam sobie tam korektorem te okolice. Następnie sięgam po piżmową różę, czyli najciemniejszy, jeden z najciemniejszych, przepraszam, brązów z tej palety i wklepuję sobie w zewnętrznym kąciku, wtłaczam ten cień, a następnie delikatnie ten cień będę blendować. I układam pędzel pod kątem i blenduję sobie ten ciemny cień, troszkę zachodzę na ten błysk, a następnie sięgam po czysty pędzel i blenduję sobie zewnętrzne granice. No i teraz już biorę tutaj klej pod błyszczące cienie z Glam Shopu, nakładam go w centralnej części powieki, głównie w centralnej części, odrobinę pozostałą część na pędzlu przenoszę troszkę wyżej i lekko do wewnętrznej części oka, a następnie wklepuję bursztynową różę. Przepraszam Was, bo zapomniałam pokazać tego cienia do kamery, ale myślę, że wszyscy z Was się połapią, te, które z Was mają tę paletę. Jest to po prostu bursztynowa róża, czyli ten turbo pigment z palety.
wtłaczam sobie płaskim pędzlem. Następnie sięgam po welurek o nazwie Biały Królik i rozjaśniam sobie wewnętrzny kącik oka. Mniej więcej tak do 1/3 po prostu blenduję z bursztynową różą, tak żeby rozjaśnić te okolice. Uwielbiam ten welurek i jeśli jeszcze się zastanawiacie, czy go kupić, to naprawdę serdecznie Wam polecam, zwłaszcza jeśli pracujecie z klientkami. Idealny dzień do wewnętrznego kącika. Wewnętrzny kącik rozjaśniam sobie jeszcze matem bawełniana róża z palety, czyszczę sobie tam wszystko, blenduję, tak żeby ładnie po prostu rozetrzeć błyski w wewnętrznym kąciku. Następnie sięgam po kredkę gorzka, kredka żelek od Glam Shopu i idę z nią tuż przy linii rzęs i nakładam nieco więcej w zewnętrznym kąciku, a następnie sięgam po malutki pędzel i blenduję sobie czekoladową różą, tak żeby jeszcze nieco przyciemnić zewnętrzny kącik. Uwielbiam tę kredkę za to, że ona pięknie się rozciera, pięknie się utrzymuje, ja ją naprawdę uwielbiam. Następnie sięgam po pędzel Boho Beauty i wyciągam sobie delikatnie kreseczkę. Robię to właśnie tą kredką żelek od Glam Shopu. Dosłownie taka rozblendowana kredka, to ma być naprawdę taki rozsmużony makijaż. Ja przyznam Wam się, że w makijażach ślubnych raczej unikam takiej stricte sprecyzowanej kreski, czy to czarnej, czy brązowej. Raczej ona jest zawsze rozdymiona, wygląda to po prostu lepiej w makijażu ślubnym. Na linię wodną nakładam kredkę żelek od Glam Shopu. Uważam, że jest naprawdę świetna kredka, jeśli chodzi o linię wodną. Następnie sięgam po podkład od Glam Shopu Classic, to jest oliwka 1 i nakładam sobie pędzlem, a następnie wklepuję, rozcieram gąbeczką, to jest gąbeczka silikonowa od Glam Shop. Przyznam Wam się, że ten podkład bardzo dobrze się sprawdza, jeśli chodzi o podkład okolicznościowy, także na klientkach poważnie rozważam dokupienie innych kolorów, żeby pracować nim właśnie na klientkach. Natomiast warto nałożyć sobie na przykład pod niego krem rozświetlający lub wymieszać też z innymi podkładami, też fajnie się sprawdza. Jeśli chodzi o okolice pod okiem, to nakładam korektor numer 3. On fajnie pasuje do podkładu oliwka 1 i wklepuję go sobie gąbeczką. Pod oko i na całą twarz nałożę Under Eye od Glam Shopu. Wklepuję go sobie najpierw w okolice pod okiem, tak żeby korektor mi się po prostu tam nie zebrał, od zewnątrz do wewnątrz i z powrotem, tuż przy płatkach nosa. Ten puder w ogóle jest świetny, świetnie sprawdza na całą twarz, uwielbiam go. Zostawia taki lekko satynowy, wygładzony efekt, naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. I teraz biorę paletę konturownia i będę sobie konturować twarz, biorę ten jaśniejszy bronzer i takim rozłożystym pędzlem, to jest pędzel Maxineczki chyba 04, po prostu omiatam sobie policzki, nie chcę, żeby tutaj było zbyt dużo tego konturowania, chcę, żeby ta buzia wyglądała jak możliwie jak najbardziej świeżo,
Zwłaszcza, że Jana jest blondynką, więc tutaj nie ma co przesadzać ze zbyt dużym konturowaniem twarzy. I biorę sobie róż z tej palety. On jakoś nie jest specjalnie moim ulubionym, chyba przez tą drobinę, którą zawiera, ale w tej chwili jest to jedyny róż z Glam Shopu, który posiadam, więc po prostu stwierdziłam, że użyję go w tym makijażu i delikatnie omiatam sobie policzek. Używam tego samego pędzla, którym nakładałam róż. I teraz sięgam po rozświetlacz, to jest nowy rozświetlacz Delicatess i nakładam go na kość jarzmową. Lekko rozświetlam nosek, ponieważ wcześniej użyłam bronzera do konturowania zewnętrznych płatków nosa. Wewnętrzny kącik wykańczam białym królikiem. Już drobniejszy pędzel tutaj biorę i trochę bardziej ten błysk jest taki sprecyzowany. Jeśli chodzi o brwi, sięgam po żel wykańczający. Ten żel ma takie delikatne wykończenie, on nie daje jakiegoś super utrwalenia, więc spokojnie możecie go nakładać przed wykończeniem brwi, tak żeby delikatnie wyczesać, jeśli klientka lubi naturalne brwi. Następnie sięgam po cienie z kalendarza adwentowego z ubiegłego roku i delikatnie wypełniam sobie ubytki, ale chcę, żeby ten efekt był taki subtelny, miękki, nie chcę sobie przesadzić zbytnio ze stylizacją brwi. I na koniec wyczesuję sobie jeszcze raz tym żelem. Jeśli chodzi o usta, nałożyłam konturówkę idealna na całe usta i błyszczyk mleczniak. Przepięknie to duo się tutaj ze sobą komponuje. I tak prezentuje się skończony makijaż. Dołożę jeszcze mgiełkę od Glam Shopu wykańczającą. Przepięknie pachnie, bardzo fajnie odświeża makijaż, delikatnie utrwala. Także jest naprawdę super ten produkt i zostawiam Was już z Janą na zakończenie. Zostawcie koniecznie kciuki, komentarze, piszcie, czy macie już kosmetyki do wykonania makijażu jedną marką i do zobaczenia w kolejnym filmie już w sobotę. Buziaki!